Cześć. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, czy gra na fortepianie w otwartej przestrzeni, przy silnym wietrze, opadach śniegu, deszczu, czy też minusowych temperaturach typu minus 20 stopni jest możliwa? Odpowiem Wam, oczywiście, że tak. Dlatego zabieram Was dzisiaj w jedno miejsce. Ok, moi drodzy, zaprowadziłem Was tutaj na katowicki rynek, a grać możemy dzięki takiemu oto całorocznemu fortepianowi, dzięki konstrukcji ze stali nierdzewnej i betonu architektonicznego oraz hermetycznej klawiaturze. Jak już wcześniej wspominałem, możemy na tym fortepianie grać nawet przy minus 20 stopniach i przyjrzyjmy mu się teraz tutaj bliżej. Jak widać, mamy tutaj napis kadenza i z tego, co się orientuję, jest to po prostu instrument produkcji izraelsko-polskiej. Co ciekawe, sam instrument powstał w Izraelu, ale w Polsce w gliwickiej firmie Fulco opakowano go odpowiednio, przygotowując do użytku na ulicy. Tak jak mówiłem, zewnętrzny i całoroczny fortepian. Kadenza waży około 300 kg. No niestety, także na początku tego roku, czyli na początku roku 2022, znaleźli się już też wandale, którzy uszkodzili chyba dwa fortepiany, bo jeszcze drugi znajduje się na ulicy Stawowej, my tam też pójdziemy. Co ciekawe, trzeci ma powstać jeszcze w parku Zadole. Co do wandali, to spokojnie, monitoring ich zarejestrował, także już kwestia czasu, kiedy zostają już tutaj ujęci. Ale dobrze, przejdźmy tutaj sobie do samego fortepianiku. Spójrzmy, jak to wszystko tutaj się prezentuje. Słyszycie, działa elegancko. Jeden klawisz nie działa, ten, ale to za sprawą pewnie tamtych wandali, ale jak sami widzicie, wszystko działa, mamy też ujemną temperaturę. Także super sprawa, bardzo fajnie, że miasto wyszło tutaj z taką inicjatywą. Ja tutaj oczywiście nie będę grał, bo tylko bym się skompromitował. Kiedyś, dawno, dawno temu troszkę się uczyłem i potrafiłem nawet coś zagrać. Teraz to już niestety przeszłość. Lekko proszę śnieżek. Dobrze, udajmy się teraz na Stawową i sprawdźmy tamten. Stawowa jest w pobliżu rynku, chwilkę prosto i w prawo. Na park Zadole nie udam się, ponieważ nie mam już czasu, ale tam jeszcze chyba nie stoi ten fortepian. Ogólnie, z tego co się orientuję, na razie mają być trzy. Ok, moi drodzy, jest już tutaj drugi, ta sama marka, kadenza. Sprawdźmy, jak to tutaj działa. Także jak widać, wszystko tutaj działa.
tego co się orientuję, to właśnie ten fortepian tutaj został, że tak powiem, zbutowany. Ale tak jak mówię, sprawcy już są na muszce i będą musieli srogo za to zapłacić. Tak więc, moi drodzy, prezentuje się taki fortepian wolnostojący, całoroczny. Nic mu się nie stanie, jest odporny na warunki atmosferyczne. Także bardzo fajnie, że takie coś w mieście powstało. A uwierzcie mi, znajdują się tutaj ludzie, że tak powiem, prawdziwe perełki, które znają się na graniu na tego typu instrumencie. Także aż miło przejść po prostu ulicą i posłuchać czegoś fajnego. I to było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.